Pascha. Pascha wielkanocna. Jezu, co ja robię? Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Jest to przepis na Wielkanoc, która zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo, że w święta, obojętnie czy są to święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocne, no w święta mamy tendencję do tego, żeby zjeść za dużo i nie tylko chodzi o porcje, ale również o walory zdrowotne tej żywności. Tak więc dzisiaj mam dla Was świetny wielkanocny przepis, który został przeze mnie zweganizowany. Jest to przepis na Paschę Wielkanocną. Tradycyjnie Pascha Wielkanocna jest robiona z twarogu, mleka, jaj i cukru. Więc no, walory zdrowotne pozostawiają wiele do życzenia. Ale razem z Naturhaus opracowaliśmy fantastyczny przepis specjalnie dla Was. Naturhaus jest to doradztwo dietetyczne i pewnie znacie Naturhaus doskonale, albo przynajmniej słyszeliście. Głównym celem Naturhaus jest promowanie dobrych nawyków żywieniowych. To jest również mój cel, dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły i stworzyć coś razem. Stąd też nasza współpraca i stąd też ten fantastyczny przepis specjalnie dla Was. Przepis został skonsultowany z dietetyczką Naturhaus. Jest to naprawdę bardzo dobra opcja, jeśli szukacie jakiegoś przepisu na święta. Pascha Wielkanocna jest to coś w stylu takiego sernika z bakaliami. Moja pascha jest bardzo szybka w wykonaniu, wystarczy zblendować wszystkie składniki i dodać bakalie. I praktycznie to wszystko. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie i ta wersja Paschy Wielkanocnej to naprawdę jest mniejsze zło. Przy czym przekazuję słowa pani dietetyczki, że nadal jest to przepis dość mocno kaloryczny. No troszkę bomba kaloryczna z uwagi na to, że są tam bakalie i orzechy. Ale no cóż, święta to święta, prawda? Tak więc dobra, bez zbędnego gadania zapraszam Was, obejrzyjcie przepis i metodę wykonania.
to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Z tego miejsca mogę Wam powiedzieć, że w przyszłości będę te przepisy konsultowała z dietetyczką, żeby przepisy były jeszcze lepiej zbilansowane i żebyście byli z nich jak najbardziej zadowoleni i by wartość odżywcza była jak najlepsza. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli Wy próbujecie ten przepis, a jeśli trafi on na Wasz wielkanocny stół, to tym bardziej bardzo Was proszę, żebyście zrobili zdjęcie i wstawili je w komentarzu pod przepisem na moim blogu. Więc to wszystko na dzisiaj. Obojętnie, czy jesteście wege, czy nie jesteście wege, obojętnie, czy spożywacie produkty zwierzęce, czy też nie, o dietę dbać trzeba. Tak więc, jeśli nie chcecie zbyt bardzo grzeszyć w te święta, zróbcie tą Paschę. Naprawdę zróbcie. Smakuje ona wyśmienicie. Polecam bardzo serdecznie. Karolina Gawrońska. Do zobaczenia, do widzenia, do usłyszenia. Pa!